Opolski Ogród Zoologiczny jest jednym z najpiękniejszych w Polsce. A teraz jest absolutnie wyjątkowy, bo zdarzyła się tutaj naprawdę niesamowita rzecz. Urodziły się trzy małe tygrysy, kiedyś nazywane syberyjskimi, teraz amurskimi. To bardzo rzadki gatunek, no więc radość jest ogromna. Ile jest takich tygrysów na wolności, panie dyrektorze? Na pewno większość z państwa kojarzy ten gatunek jako tygrysa syberyjskiego. Kiedyś rzeczywiście występował na terenie całej Syberii i populacja była stabilna, powyżej 10 tysięcy osobników. Dzisiaj nomenklatura już się zmieniła, jest to tygrys amurski, a jest to ten sam gatunek, podgatunek tygrysa. Dlaczego amurski? Bo ograniczona jest jego liczebność i występowanie. Nad rzeką Amur niewielka populacja, około 100 osobników. To jest no, liczba, która nie pozwala na stabilne utrzymywanie się takiej populacji. I my jesteśmy takim ogrodem, który uczestniczy w programie ochrony i hodowli gatunków zagrożonych. Między innymi tym programem jest objęty tygrys amurski. Populacja w niewoli tygrysa amurskiego jest wielokrotnie większa niż na wolności. No tutaj niezwykła sytuacja, bo trzy tygrysy zdrowe, trzech chłopaków, w jakiej one są kondycji i to nie jest częste, raczej rodzi się po jednym tygrysie. My mamy aż trzy. Jak one się czują, w jakim są wieku? Proszę nam coś o nich opowiedzieć. No ja bym chciał w ogóle podkreślić, że to jest pierwszy przychówek w ogóle w historii ogrodu zoologicznego w Opolu, tygrysa syberyjskiego, w ogóle tygrysów. Przed wojną nie były odnotowane takie przypadki, a w latach powojennych, po 1953 roku, kiedy ogród znowu zaczął funkcjonować, mieliśmy pojedyncze egzemplarze, ale nigdy do rozrodu nie doszło. Więc tutaj podwójnie się cieszymy, nie tylko udział w programie, ale również fakt, że udało się skompletować taką parę, bo to jest bardzo ważne, która już w pierwszym okresie, kiedy mogła, że tak powiem, przystąpić do rozrodu, zrobiła to skutecznie. Może parę słów o tygrysach, tych małych. Urodziły się trzy samce. Myśmy je już dwukrotnie odrobaczali. Właśnie dzisiaj było to drugie odrobaczanie. Skończyły 4 tygodnie i świetnie się rozwijają, bo przy pierwszym odrobaczaniu 2 tygodnie temu ważyliśmy je. Dzisiaj stwierdziliśmy, że waga została podwojona. Matka świetnie się nimi opiekuje, mamy na to podgląd. Jest izolowana razem z młodymi w boksie, bardzo broni. Dopuszcza właściwie tylko obsługę tak w dużym dystansie, ale też widać, że obserwuje bardzo czujnie i przy no, jakichś próbach naruszenia tego komfortu odległościowego to kończy się to takim atakiem. Więc tutaj jesteśmy spokojni, że z jej strony wszystko będzie ok. Taki odchów młodych no, zawsze jest ryzykowny, co tu dużo mówić. Na razie wszystko przebiega fantastycznie. Mamy nadzieję, że gdzieś koło 3. miesiąca młode już będą chciały wychodzić na wybieg zewnętrzny, ale na razie na pewno nie będą na dużym wybiegu, tylko na takich okulnikach, jak my to nazywamy, czyli przed wybiegach. My na razie nie przewidujemy łączenia, ponieważ w ogrodach zdarzały się przypadki, że samce no, traktowały swoje potomstwo nawet jako obce osobniki i dochodziło do zabicia młodych. Więc tutaj raczej nie będziemy tego próbować, raczej młode będą przez cały czas z matką. Już w przyszłym tygodniu będzie tu udostępnione w holu specjalny taki monitor, gdzie będziemy cały czas na żywo przedstawiać podgląd tego boksu porodowego, gdzie matka z młodymi się znajduje. Będzie można podpatrzeć, jak ona je karmi, jak je wylizuje, jak one są aktywne, bo to proszę sobie wyobrazić, to są takie łaziki, one momentalnie się rozchodzą w kilku kierunkach, jeżeli chcemy je zbić w jakąś tam gromadkę. No, ogromny sukces, trochę spodziewany, bo miasto finansowało budowę pawilonu dla lwów i tygrysów również po to, żeby rozwijała się ta hodowla, więc najpierw pojawił się Diego, potem jego partnerka Uma, a teraz trzy piękne tygrysy. Jest to wielkie wydarzenie nie tylko dla opolskiego zoo, w ogóle to nie jest częste, a dla nas to ogromna satysfakcja, bo Opole to jest przyjazne miejsce do życia, co widać zresztą. Przybywa nie tylko mieszkańców, ale również
zwierząt w naszym zoo, tygrysów. Bardzo się z tego cieszę. To rzeczywiście trochę spełnienie naszych marzeń, bo kiedy jakiś czas temu otwieraliśmy pawilon Lwów i Tygrysów, decydowaliśmy o tym, żeby rozwijać w ten sposób zoo, to spodziewaliśmy się oczywiście, że może coś takiego nastąpić, ale nie było to gwarantowane. To jest wielkie wydarzenie, rzadko się coś takiego w ogóle zdarza. Cieszę się, że Opolski Ogród tak się rozwija, że też tak dobre tu warunki są. W ostatnich latach ogród przeżywa ogromny rozwój. Jest wielu odwiedzających. My realizujemy kolejne inwestycje, za chwilę akwarium, a dzisiaj cieszymy się z naprawdę wyjątkowej rzeczy, czyli z narodzin trzech malutkich tygrysów, które są tak słodkie, tak kochane, że po prostu aż tuliłbym do samego rana, gdybym tylko mógł.